Wszystkim. Ja nazywam się Mateusz Wojcieszak i witam Was na pierwszym naszym webinarium tematycznym, merytorycznym, na którym chcemy Wam przekazać informacje o tym, jak mądrze angażować rodziców do realizacji projektów uczniowskich, głównie grup w ramach Młodego Obywatela. I właśnie chciałbym Was powitać w imieniu koordynatorów, organizatorów programu Młody Obywatel, bo spotykamy się właśnie w ramach działań tego programu. Jesteśmy programem ogólnopolskim, który działa we wszystkich województwach i na wszystkich etapach edukacyjnych. Promujemy wiedzę na temat takiej społeczności lokalnej oraz tego, jak angażować uczniów do wychodzenia poza szkołę i do działania społecznego. W ramach Młodego Obywatela zawsze organizujemy dwie edycje, w semestrze zimowym i w semestrze letnim. Chcemy Was zaprosić jako osoby, które może nie uczestniczą jeszcze w Młodym Obywatelu, do kolejnej edycji, do kolejnego semestru zimowego. Wszystkie informacje zawsze umieszczamy na kilka miesięcy przed rozpoczęciem tej rekrutacji. Jeśli są z nami nauczyciele, nauczycielki, opiekunowie, opiekunki grup projektowych już z tej edycji lub z poprzednich, to cześć, serdecznie Was witamy. Mam nadzieję, że to nasze kolejne spotkanie w ramach różnych aktywności i form wsparcia. Dzisiejsze webinarium, tak jak powiedziałem, już jest o angażowaniu rodziców, czyli angażowaniu ważnego sojusznika, który w różnych momentach w życiu szkoły się pojawia i znika. O tym, jak to mądrze zrobić i jak angażować skutecznie. O, co chyba zniknąłem? A już, jak angażować skutecznie tych Greta Groździel-Papuga, która jest trenerką, też absolwentką kulturoznawstwa i filologii polskiej. W Centrum Edukacji Obywatelskiej w naszej fundacji koordynowała pierwszą edycję programu Nauczyciel, Nauczycielka, Pierwsza Klasa. I ufamy jej, że wie dużo o tym, jak angażować rodziców. I ja już też nie przedłużam i oddaję głos Grecie. Jeszcze tylko krótkie wprowadzenie, jakie są zasady udzielania głosu. To znaczy, w waszym lewym dolnym rogu znajdziecie czat, na którym możecie pisać, zadawać pytania, dzielić się swoimi wątpliwościami. My to wszystko czytamy. Na czacie jest Joanna Gus, współkoordynatorka Młodego Obywatela, która będzie odpowiadała na wasze pytania. Będziemy też te pytania spisywać i na sam koniec będzie też czas, taka sesja pytań i odpowiedzi, i te najważniejsze pytania, wszystkie pytania, które padły do Grety, przekażemy Grecie i mam nadzieję, że Greta też się do nich ustosunkuje. Śmiało pytajcie w trakcie. Myślę, że też Greta będzie nawiązywała do tego czatu, w którym momencie można swoje refleksje, swoje dobre praktyki przekazać. Dobra. To zapraszam już do szans. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za przedstawienie i też tą krótką zajawkę. Rzeczywiście to, co chciałabym dzisiaj, o czym chciałabym Wam opowiedzieć, to o tym, że warto angażować rodziców. I zastanowimy się, jak to robić skutecznie, jakimi metodami zapraszać ich do projektów edukacyjnych, uczniowskich. Kilka słów o mnie tu już zostało powiedzianych. Ja współpracuję z CEO od kilku lat, natomiast samą metodą projektów pracuję, myślę, że od 10 lat. I to, co jest ważne, bez względu na to, gdzie dany projekt realizuje, czy w domu kultury, czy w szkole, czy w bibliotece, czy na jakimś osiedlu, czy podwórku, to, że projektów nie robimy sami, że ważni są sojusznicy, że ważna jest komunikacja, ważna jest otwartość. I to o tym będzie dzisiaj, o tym, jak rozmawiać z rodzicami, jak ich zapraszać, jak ich doceniać, jak ich angażować. Wszystkie moje doświadczenia mają ten wspólny wątek właśnie szukania sojuszników, budowania różnych koalicji, więc tym doświadczeniem się będę dzielić. Tak jak powiedział Mateusz, w CEO prowadziłam taki projekt Edukacja Pierwsza Klasa i Nauczycielka Pierwsza Klasa i pracowałam w takich rocznych procesach z nauczycielami, żeby budować z nimi sieć współpracy, więc dzisiaj będę też nawiązywała do swoich doświadczeń budowania współpracy między nauczycielami a rodzicami w różnych szkołach, w których miałam okazję pracować, a prywatnie też jestem rodzicem, który stara się angażować w życie przedszkolne, jeszcze nie szkolne, ale myślę, że ta specyfika jest projektów podobna. Dobrze. To co nas czeka dzisiaj? Spotkanie potrwa godzinę 15, myślę, że o 18:15.
najważniejsze rzeczy się dowiemy. Porozmawiamy sobie o tym, kim jest rodzic w szkole, a kim może być rodzic w projekcie edukacyjnym. Kto korzysta tak naprawdę z zaangażowania rodziców? I pomówimy sobie o tym, jak angażować rodziców i na jakich etapach. Tutaj będą i pomysły na spotkania, i pomysły na różne aktywności. Natomiast ja bym też chciała, żeby ten czas spędzony razem, ta godzina była też takim czasem wymiany doświadczeń i pomysłów, bo też macie pewnie dużo swoich już sprawdzonych sposobów na zapraszanie i angażowanie rodziców. Dobrze. To chciałam Was zapytać, korzystając z tego, że jest tutaj czat i mogę sobie na niego zerkać. Co myślicie, kiedy słyszycie rodzic w szkole? Jakie są Wasze pierwsze skojarzenia? Gdybyście mogli hasłowo zapisać, tak żebym mniej więcej wiedziała, z czym Wam się kojarzy rodzic w szkole. Wywiadówki. Czyli takie spotkania obowiązkowe, tak, które są co jakiś czas, roszczenia. Rodzic, czyli ktoś, komu zależy na dziecku w tym kontekście szkoły. Rodzic taki waleczny, okej. Częste pretensje. Jeszcze chwilkę, gdybyście jeszcze coś może... Czasem pochwały. A pochwały dzieci, czy pochwały do nauczycieli? Kogo rodzic częściej chwali? Czy czeka na pochwały? Partner. Rodzic, pochwały pracy nauczycieli. Dobrze, dziękuję za doprecyzowanie. Nauczyciel jako pomoc w organizowaniu uroczystości. Kopalnia pomysłów. Super. Ktoś, kto często czeka na współpracę. Okej. Słuchajcie, więc tutaj mamy różne skojarzenia i takie związane z walecznością, pretensjami. Zadowolona mama za super opiekę. Czyli też takie uznanie. Ktoś, kto oczekuje pomocy. Ja dlatego tutaj mam takie trochę przewrotne zdjęcie, ale bazujące na tych waszych skojarzeniach, tak? Ktoś waleczny, ktoś, z kim wiążą się różne stereotypy, tak jak z tym naszym bajkowym wilkiem, ale też może być to ktoś łagodny, zadowolony, ktoś, kto czeka na informacje, jak ta tutaj spokojna żyrafa. I rzeczywiście tak jest, że tutaj nawiązując do moich takich procesowych, długich współprac z nauczycielami, że rodzice bardzo często są postrzegani jako ktoś roszczeniowy, ktoś właśnie waleczny, ktoś, kto bardzo dużo wymaga, a mało od siebie daje, ktoś, kto ma zawyżone oczekiwania. Ja pracowałam z nauczycielami przez rok i wypracowywaliśmy sobie modele współpracy, jak z tymi rodzicami się komunikować. I muszę Wam powiedzieć, że też się spotykałam z rodzicami i to, jak rodzice postrzegają nauczycieli, jest bardzo podobne do tego, jak nauczyciele postrzegają rodziców. Często rodzice też uważają, że nauczyciele są roszczeniowi, że za dużo oczekują, że za mało od siebie dają, tak? Z czego to wynika? To też wynika z naszych różnych stereotypów, z naszych doświadczeń wcześniejszych, bo wszyscy mamy jakieś doświadczenia szkolne, lepsze bądź gorsze, które nas warunkują. Więc to, co może nam dać projekt i zaangażowanie rodziców w projekt, to też przełamanie różnych barier, poznanie lepsze rodziców. To, co warto zrobić, to właśnie odrzucić te wszystkie nasze skojarzenia i otworzyć się z taką ciekawością na rodzica, bo to, co odróżnia pracę, zaangażowanie rodzica w projekt, a zaangażowanie rodzica w życie szkolne, to jest to, że projekt jest dobrowolny, tak? Chciałabym przejść jeszcze tutaj momencik do tego, żeby opowiedzieć, dlaczego warto angażować rodziców w uczniowski projekt edukacyjny. Dlatego, że projekt jest specyficzną metodą. Jest bardzo określony w czasie. Ma określony harmonogram. Ma określony cel.
Więc tutaj jest to pewna zamknięta metoda, do której można zaprosić rodzica, pokazać mu różne etapy, pokazać mu, co się chce osiągnąć i włączyć go w poszczególne etapy, o tym będziemy za chwilę mówić. Ale warto też angażować rodziców, bo tak jak tutaj już na czacie to wybrzmiało, macie z rodzicami wspólny cel, tak? To jest dobro dziecka, to jego rozwój i oczywiście może być różnie pojmowany i często jest tak, że nauczyciel inaczej coś widzi, rodzic inaczej, ale suma summarum ten cel jest wspólny i warto do takiej współpracy zaprosić, żeby też w takich bezpiecznych warunkach lepiej się poznać, zbudować tą relację i wpłynąć na atmosferę w swojej klasie, wśród swoich uczniów. Jeżeli coś jest niejasne albo nie wiem, mówię za szybko, to sygnalizujcie mi to na czacie, dobrze? W planie tego webinarium zapisałam, kto zyska na zaangażowaniu rodziców. I chciałam tutaj powiedzieć, że na zaangażowaniu rodziców projekt edukacyjny bardzo dużo zyskują sami rodzice i o tym warto pamiętać i to warto podkreślać. Bo ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że zaangażowanie rodzica pomaga umocnić więź z dzieckiem, tak? Pogłębić relacje. Jednak dziecko widzi to, że rodzic poświęca czas na zaangażowanie się takie autentyczne, nie na tylko sprawdzenie pracy domowej. Jest także, i to jest bardzo specyficzne dla projektu edukacyjnego, jest okazją do zobaczenia dziecka podczas niecodziennych sytuacji społecznych, tak? Podczas różnych rozmów, podczas wizyt, podczas jakichś sytuacji publicznych, czego niekoniecznie możemy doświadczyć, obserwując czy rozmawiając z nauczycielem o zachowaniu dziecka. Można zobaczyć dziecko, jak właśnie współpracuje z innymi, których nie znał wcześniej albo się z nim nie kolegował. Ponadto, jako rodzic, można zyskać poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo nagle poznajemy szkołę, nagle poznajemy różne zależności, które w szkole są, tak? Nie tylko już jednego nauczyciela, ale więcej nauczycieli. Mamy jakiś wpływ, czujemy, w jakiś sposób współdecydujemy o tym, co dzieje się w klasie czy w szkole. Możemy także wspierać dziecko w różnych obszarach i na różnych etapach. Jeżeli się angażujemy, to widzimy pewien proces. Nie tylko kiedy dziecko dostaje pracę domową i odrabiamy z nim pracę domową i widzimy jeden efekt, tylko mamy możliwość wpływu i wsparcia tej w różnych sytuacjach. Takie zaangażowanie rodziców w projekt jest też okazją do lepszego poznania siebie, swojego dziecka, szkoły, okolicy innych rodziców, tak? Jedna wywiadówka czy dwie wywiadówki nie spowodują tego, że poznamy innych rodziców, czy lepiej poznamy szkołę czy klasę, jak właśnie już taka praca w działaniu. Dzięki zaangażowaniu się też możemy liczyć na bieżące wsparcie ze strony nauczyciela, bo to jest jednak wzajemne. Projekt edukacyjny polega na wzajemności, tak? Na współpracy, na wzajemności. Mamy wpływ na wspomnienie dziecka ze szkoły, możemy się rozwijać, jeżeli nie wiem, zaangażujemy się w projekt, który bazuje na reportażu na przykład, no to możemy rozwinąć też jakieś swoje zdolności, pomagając na przykład dzieciom robić zdjęcia, czy pisząc coś, czy coś czytając. No i możemy się dobrze bawić. Są te plusy dla rodziców, o których warto też im mówić, które warto podkreślać. Oczywiście nauczyciele też obok tego, że dużo pracy muszą włożyć, żeby takich rodziców zaangażować, to jak już ich zaangażują, to też mają z tego różne korzyści. Jedną z takich ważniejszych wychowawczo korzyści jest zdobycie pełniejszego obrazu dziecka. To znaczy, pracując z rodzicem, możemy lepiej zrozumieć to, dlaczego dane dziecko tak się zachowuje, dlaczego ma takie emocje, dlaczego, nie wiem, czymś się martwi, złości, pasjonuje, tak? Mamy jego lepszy, uzupełniony, że tak powiem, obraz. Mamy szansę zaprezentować się rodzicom jako nauczyciel ciekawy. Taki nauczyciel, który poszukuje, który jest odważny, który nie boi się pracy zespołowej, nie tylko skłania uczniów do pracy zespołowej, ale jest gotowy też z dorosłymi ludźmi pracować zespołowo. Angażując rodziców, możemy zapewnić dobrą atmosferę w klasie. To się czuje. Uczniowie to czują, słyszą w domu dobre opinie o nauczycielu i to się przekłada na to, że ta atmosfera w klasie jest
jest lepsza. Nie będzie sam, tak? Zyska wsparcie w swojej pracy. Często to jest wsparcie wymierne. Jest jakiś piknik, przysłowiowe upieczenie ciasta czy zadbanie o jakąś logistykę. To jest wymierna, bardzo konkretna przysługa, korzyść, którą może wnieść rodzic i pomóc też nauczycielowi. Budujemy w ten sposób swój autorytet, tak? Bo mamy wsparcie rodziców, bo z nimi współpracujemy. Czyli dzieci, liczymy na to, że dzieci w domu dostają podobny przekaz. No i angażując rodziców, zachęcając ich, mówiąc o tym, jak ważny jest projekt, też w ten sposób zachęcamy uczniów do nauki, tak? Rozbudzamy ich ciekawość, a w ten sposób też kształtujemy taką aktywność społeczną, no, przyszłych obywateli, jakby to górnolotnie nie zabrzmiało. Tak, odpowiem na to pytanie później, czy tylko w gimnazjum uczniowie chcą pracować z rodzicami. Tak, na to odpowiemy. No i plusy dla samych dzieci czy młodzieży, uczniów, uczennic. To zyskanie takiego poczucia bezpieczeństwa, zaopiekowania się i troski, bo nagle dzieci widzą, że i nauczyciele, i nauczyciel, ich opiekun, i rodzic mówi tym samym głosem, tak? Widzi jakąś współpracę. W ten sposób dzieci też dzięki takiej sytuacji są gotowe do dzielenia się trudnościami. Mają ciekawe działanie, tak? I taką okazję do wspólnego spędzania czasu z rodzicem. Czyli jest to projekt edukacyjny, uczymy się, jesteśmy częścią szkoły, ale też spędzamy czas z rodzicem. Takim jakby zaangażowanie rodziców wpływa też na oswojenie się dziecka ze szkołą. Tutaj mówię już też o klasach 1-3, bo padło pytanie o gimnazjum, ale w klasach 1-3 też się pracuje metodą projektu bardzo często i też się angażuje rodziców, bo te dzieci dopiero zaczynają swoją przygodę z edukacją i ten rodzic jest tutaj też ważną postacią, która oswaja szkołę, daje dziecku takie poczucie bezpieczeństwa. Głębsza więź z rodzicem, o tym mówiłam wcześniej, i to jest tak wymierna korzyść też dla dziecka, i spójność komunikatów, tak? Że dziecko słyszy w domu, robicie fajne, ciekawe rzeczy, i słyszy to w szkole, a nie słyszy w szkole, robimy coś fajnego, a w domu co wy znowu robicie, co ten nauczyciel wymyśli, tak? Więc to jest bardzo ważne. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że tutaj mówimy o rodzicach, ale warto mieć na uwadze, że w projekt uczniowski można angażować nie tylko rodziców, ale rodzinę. To może być starsze rodzeństwo, to może być, nie wiem, ciocia, wujek, babcia, dziadek, członek rodziny, który jest zaangażowany w proces edukacyjny dziecka i może będzie chciał, może będzie ciekawy, może się na czymś zna albo jest, nie wiem, wieloletnim mieszkańcem danej miejscowości i z chęcią taki projekt go zaangażował i zaciekawił. Więc miejmy taką otwartość, że rodzic to jest po prostu też członek rodziny, którego można zaprosić, zaangażować. Od czego zacząć współpracę z rodzicami? Tutaj Iwona, jeszcze przepraszam, tylko nawiążę, chyba nie powinnam patrzeć na czat, bo Iwona, nie martw się, będą jakby i sposoby, i metody na pracę też z młodzieżą. Znaczy starałam się znaleźć środek, bo wiem, że w projekcie Młody Obywatel mogą wszystkie klasy różnych etapów edukacji brać udział, dlatego starałam się taki znaleźć złoty środek i będziecie z tego brać, co dla Was jest ważne. Od czego zacząć współpracę z rodzicami? Myślę, że od samych siebie, tak? Czyli od zastanowienia się, co ja mogę, co chcę, jakie mam możliwości, bo nie oszukujmy się, też zaangażowanie rodziców to jest pewien nakład pracy, który trzeba na początku włożyć. Zastanowienie się właśnie, jak chcemy się komunikować, czy mamy czas i chęć na spotkania, czy bardziej otwieramy się na kontakt taki właśnie wirtualny, czy jesteśmy, dobrze się czujemy z nowymi technologiami i chcemy tak pracować, czy bardziej jakby mamy te siły. Później warto znaleźć takie wsparcie w szkole. Zastanowić się, kto może nam pomóc dotrzeć do rodziców, bo wiem, że nie wszyscy z Was mają wychowawstwo, że są też tutaj opiekunowie, nie wiem,
biblioteki, świetlicy, nauczyciele, którzy mają tylko kilka godzin pracy z uczniami i na przykład nie mają tak częstego kontaktu z rodzicem. To wtedy gdzie takiego kontaktu można szukać, tak? Jak współpracować z innymi nauczycielami? Jak wykorzystać spotkanie czy wywiadówkę innego nauczyciela, żeby się zaprezentować, żeby powiedzieć: dzień dobry, chciałabym zrobić taki projekt z waszymi dziećmi, potrzebuję tego i tego, chciałabym was zaprosić do tego i tego, tak? Czyli korzystanie z różnych okazji, żeby poznać rodziców i siebie zaprezentować. No i taką trzecią rzeczą, od czego warto zacząć, to przyjrzenie się samej metodzie. Zanim zaprosimy rodziców do angażowania się w projekt, wiedzieć, czym ten projekt dokładnie jest, żeby wiedzieć, jakie ma etapy i z czym to się wiąże. I tutaj chciałam wam tylko pokazać, tak bardzo króciutko, takie badanie Instytutu Badań Edukacyjnych, na jakich etapach, jak rodzice chcą się komunikować z nauczycielami, że w klasach 1-3 to jest głównie ten kontakt osobisty i rodzice są skorzy do tego, żeby się spotykać, rozmawiać z nauczycielem, a w wyższych klasach już to jest bardziej nastawienie na właśnie maila, na telefon, że w taki sposób rodzice chcą otrzymywać informacje. Natomiast większość rodziców wskazuje na to, że fajnie mieć te różnorodne formy komunikatów, tak? Ja dlatego o tym wspominam, bo taki przykład z mojego podwórka. Jestem zaangażowana w taki projekt przedstawienie na Dzień Dziecka. Zgłosiłam się, jak jeszcze 20 innych rodziców. No i dostaliśmy taką informację wywieszoną na tablicy. Spotkanie dla chętnych rodziców we wtorek o 17. Kropka. Nic poza tym, taką informacją, że nie możemy we wtorek, ale nie chcemy z tego rezygnować. Czy możemy, nie wiem, przyjść na kolejne spotkanie albo dostać jakąś informację, więc też fajnie o tym myśleć, że o ile w młodszych klasach jeszcze jest ten kontakt z rodzicem, to w starszych ciężko go spotkać w szkole, więc warto tutaj korzystać z innych środków. No i spotkanie z rodzicami, krok pierwszy, tak? Czyli jeżeli już dojdzie do takiego spotkania, to jak je przygotować, ale też jak się przygotować jeszcze przed tym pierwszym spotkaniem, jak je zaplanować, bo możemy przyjąć różne strategie, albo właśnie tutaj się bardziej otworzyć i mieć takie partnerskie nastawienie, albo bardziej przyjąć założenie, że ja teraz coś oznajmiam i albo bierzecie udział w tym, albo nie. I zaraz sobie tutaj porozmawiamy o tym, jak można się przygotować i jaką postawę warto wybrać. Co robimy krok po kroku? Przed spotkaniem warto zrobić sobie dokładny plan, czyli to, co chcemy rodzicom powiedzieć na tym spotkaniu. Ile to spotkanie potrwa? Czy mamy jakieś materiały, które chcemy rozdać nauczycielom? I ja dzisiaj będę się też odwoływać do różnych materiałów edukacyjnych i kart pracy, które przygotowałam dla was i które będą po tym webinarium na początku przyszłego tygodnia do pobrania. I tam też będą materiały, które można wydrukować i można rodzicom rozdać, można z nich zrobić różne ćwiczenia, więc taki plan, jakieś nawiązanie do strony internetowej, warto sobie przygotować. Odpowiednio wcześniej też przygotować trzeba zaproszenia, tak, w których zaznaczymy, kiedy jest dane spotkanie dla rodziców, co na tym spotkaniu będzie, ile to spotkanie potrwa. Dobrym pomysłem jest na przykład połączenie spotkania, które ma mówić o projekcie, ma zapraszać rodziców, na przykład z pokazem prac uczniów. Jeżeli, nie wiem, prowadzimy jakieś kółko albo mamy jakieś zajęcia z dziećmi i rodzic przy okazji mógłby zajrzeć do zeszytów, to też jest cenne, bo wtedy jest podwójna motywacja, żeby przyjść. No może sam projekt nas nie interesuje, ale bardzo bym chciał zobaczyć ten zeszyt z polskiego, co albo tą pracę, albo te dyktanda, albo coś takiego, więc można to wykorzystać. Fajnie jest dać takim zaproszeniom jakiś tytuł taki lekko intrygujący, tak, że wychodzimy w teren, będziemy badać naszą okolicę, kilka słów o projekcie. Tak, żeby rodzic wiedział, że tutaj będą jakieś wyjścia, że będzie się działo i chciałby się o tym dowiedzieć, co to jest. Już przed samym spotkaniem też warto zadbać o przestrzeń.
o ustawienie ławek, na przykład, nie wiem, w literkę U, czy krzesełek w krąg, co też wpływa na taką otwartą komunikację, na to, że nie tylko tutaj rodzice przyszli, żeby wysłuchać tego, czym jest projekt i co będą robić dzieci, tylko że też jest przestrzeń na to, żeby się wysłuchać, żeby mówić, że jest pewna współpraca. Jakkolwiek to zabrzmi, naprawdę nic nie przełamuje tak lodów, nie ociepla, jak spotkanie się przy jedzeniu. I ja też ze swojego doświadczenia i licznych spotkań z rodzicami i z nauczycielami wiem, że takie ciasto, jakieś kubeczki na picie, herbatę, kawę czy wodę naprawdę wpływają na atmosferę i na to, że nagle wszyscy chcą się wypowiadać i ten gest jest dostrzeżony, więc na takim pierwszym spotkaniu może też warto o jakimś takim drobiazgu pomyśleć. No i starajmy się rozmawiać otwarcie. Tak, to wtedy też procentuje, kiedy mówimy, czym się martwimy, jakie widzimy trudności, ale też co przed nami, jakie wyzwania. Dobra. Na pierwszym spotkaniu warto zaciekawić rodziców samą metodą pracy projektowej, tak? Czyli opowiedzieć o etapach projektu, o tym, co to znaczy dobry projekt. Podkreślić umiejętności i wiedzę, jaką zdobędą dzieci podczas pracy. I to jest też ten czas, żeby dowiedzieć się, jakie obawy i jakie oczekiwania mają rodzice i poznać ich opinie. Więc można to zrobić w różny sposób, można anonimowo poprosić na kolorowych karteczkach, żeby rodzice napisali, czego się obawiają, tak żeby później zamodelować ten proces włączania rodziców i angażowania. Tutaj chciałam tylko zaznaczyć, że bardzo ważne jest to podkreślenie, tutaj widzę, za chwilę przeczytam, warto podkreślać, jakie korzyści będą miały dzieci z tego, że zaangażują się w projekt, bo przekonanie rodziców do samej metody projektu to już jest 50%, jak nie więcej sukcesu, tak? To znaczy rodzice zawsze interesują się tym, co przyniesie korzyści dzieciom. Więc podkreślenie, że podczas tej metody pracy uczniowie zdobędą takie i takie umiejętności. Nie wiem, jakie konkretnie projekty będziecie realizować, ale też fajnie pokazać te wszystkie namacalne rzeczy, tak? Że nie wiem, nauczą się pisać podania do urzędu, że wykorzystają różne gatunki literackie, bo będą tworzyć reportaż, że przyćwiczą sobie robienie prezentacji multimedialnych w bardzo różnych programach. Także to są te namacalne umiejętności i wiedza, która przyda się w późniejszym życiu. I jeżeli rodzice będą o tym przekonani, to też mogą w ten sposób później motywować swoje dzieci, a to już jest jakieś zaangażowanie w projekt. I tutaj myślę, że też na samym początku warto zaznaczyć, co ja nauczycielka robię w projekcie, tak? Że pomagam w przygotowaniu konkretnych zadań. Nazwanie problemu, dzielenie grup zadaniowych, że nauczyciel wspiera w realizacji działań, ale nie wykonuje tych działań razem z uczniami, tak? Wspiera ich, że czuwa nad ich pracą, że motywuje na poszczególnych etapach realizacji projektu i że dba o bezpieczeństwo grupy. Ja przepraszam, jeszcze tylko cofnę tutaj do tego zaciekawienia rodziców metodą projektu, bo wspominam o tych materiałach edukacyjnych, tam będzie takie ćwiczenie tornado, gdzie będą poszczególne etapy projektu wypisane i można oczywiście powiedzieć rodzicom, dzień dobry, projekt to i jest tak realizowany, a można już na tym etapie podzielić rodziców i poprosić, żeby popracowali, żeby sami się zastanowili, żeby pomyśleli, czym jest projekt, jakie ma korzyści, bo wtedy wy jako rodzic też dostajecie taki sygnał, który wam mówi, na ile rodzic, co rodzic wie, na ile ten projekt jest bliski rodzicom. I to też już jest sytuacja taka warsztatowa, która otwiera rodziców na inną metodę pracy, nie na taką standardową, że słucham, a ktoś mówi, tylko że też coś współtworzę i daję od siebie. Natomiast co może robić rodzic w projekcie?
Warto tutaj podkreślać rodzicom, że zaangażowanie w projekt edukacyjny nie musi być czasochłonne, że jest dobrowolne i że naprawdę na różnych etapach można w różnym stopniu się angażować. Oczywiście rodzic w projekcie może motywować, może powinien, fajnie jak to robi, może dzielić się wiedzą, może być ekspertem w swojej dziedzinie, może doradzać, może być też adresatem i odbiorcą działań, tak? Bo coś często jest robione dla rodziców, jeżeli jest robione dla społeczności lokalnej, to rodzice tworzą tą społeczność lokalną. Może też inicjować różne rzeczy, może mieć jakieś pomysły, może sieciować z innymi ludźmi, którzy mieszkają w waszej miejscowości, bo kogoś zna, bo wie, kto wykonuje jakiś zawód. No może też towarzyszyć i wspierać i może robić też wiele wiele innych rzeczy, o których możecie też pisać na czacie i o których jeszcze właśnie będziemy rozmawiać. Przygotowałam taką kartę pracy rodzicu, kim możesz być w projekcie swojego dziecka. Można to ćwiczenie zrobić w różny sposób, mianowicie można oczywiście zrobić z tego rozsypankę, żeby rodzice przekonali się, co to znaczy motywator, motywatorka, partner, partnerka, doradca, doradczyni, a można taki materiał dać rodzicom, żeby sobie zrobili coś na zasadzie takiego testu, zdarza się, nie zdarza się, kiedy właśnie motywuje dziecko, pytam, na jakim etapie jest realizowany projekt, co ciekawego się dzieje, czyli dociekam, a kiedy tego nie robię i dlaczego, tak? Czyli taka karta, która zbiera różne refleksje rodziców i pokazuje im, że no tak, że mogę zorganizować coś, czyli nie wiem, robię dobrze zdjęcia, to mogę pokazać uczniom, jak takie zdjęcia robić, ale mogę też na przykład przyjść na zakończenie, na piknik, albo dać się przebadać, jeżeli jest diagnoza lokalna i dzieciaki badają poziom wiedzy na temat swojej dzielnicy. Tak więc to zaangażowanie jest bardzo różne. Do czego nie namawiamy rodziców? Nie namawiamy rodziców do demotywowania, tak? Nie chcemy, żeby mówili, nie, no po prostu kolejna rzecz, którą dodatkowo trzeba będzie robić, do tego, żeby wyręczali. Nawet jeżeli coś jest ciężkie, to staramy się mówić, żeby nie wyręczać dziecka w realizacji danego zadania, żeby nie krytykowali, nie poprawiali, nie ignorowali i nie oceniali. I tu jest ważne, żebyśmy też tego nie robili. To znaczy, że to jest taka modelowa sytuacja przez modelowanie, tak? Jeżeli my w kontakcie z rodzicem też nie będziemy, nie wiem, krytykować, poprawiać, ignorować czy oceniać, no to się przekłada też na rodziców. Okej. Tutaj jeszcze takie ćwiczenie, które przygotowałam i o którym sobie myślałam, że może być ważne, jak zachęcić rodziców do angażowania się w projekt. I to jest dla starszych uczniów moim zdaniem, ale z młodszymi też można jakieś elementy tego przeprowadzić. To jest ćwiczenie oparte na takiej metodzie design thinking, takiego projektowania. I tutaj właśnie zachęcałabym do rozgryzania rodziców razem z uczniami. Wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy nie znacie dobrze rodziców, nie wiecie, nie wiem, jakie zawody wykonują, czym się interesują i nie macie szybkiej możliwości, żeby się dowiedzieć, to fajnie jest ze swoją grupą projektową, z tymi uczniami, wziąć takich rodziców na warsztat, w cudzysłowie oczywiście, to znaczy sobie ich rozgryźć. I też będziecie mieć w tych materiałach taką kartę pracy. Tutaj będą uczniowie zachęcani do stworzenia sylwetki rodzica, czyli takiego trochę prototypu rodzica jako takiego, czyli w grupie trzeba się dogadać, kim jest ten rodzic, czym się zajmuje, jakie ma motto życiowe, dlaczego może chcieć angażować się w projekt, czy może, co może zwiększyć jego zainteresowanie projektem, jak konkretnie może się angażować. I uczniowie przygotowują taki plakat, taki sylwetki rodziców i później w różnych grupach kilkuosobowych prezentują sylwetki tych rodziców, żeby raz, wy jako nauczyciel, nauczycielka, żebyście mogli zobaczyć, kim są ci rodzice w oczach uczniów, czyli też jaka jest relacja między uczniami a rodzicami, co jest też dość istotne, bo to pewnie wpłynie na to, na jakim poziomie będziecie chcieli angażować rodziców i jak będziecie się czuć w tym pewnie, ale też takie ćwiczenie pokaże samym uczniom,
że rodzic może się angażować na różnych etapach, ale uwaga, ważne jest też pokazanie im, że jak rodzic nie może się zaangażować, to nie jest nic strasznego, w sensie, że to jest dobrowolne, bo też są takie sytuacje, kiedy rodzic naprawdę się nie może zaangażować, bo pracuje od rana do wieczora i ważne jest, żeby tego nie oceniać, tak? Znaczy nie tworzyć takiej sytuacji, że tylko jak się rodzic zaangażuje, no to wtedy jest to wartościowa relacja i rodzic jest fajny, tylko właśnie pokazać, że okej, że to słuchajcie, rodzic tak dużo pracuje, to jak można go zachęcić do takiego projektu, tak? Dobrze. Więc to jest takie ćwiczenie. Warto je zrobić właśnie, jeżeli dobrze nie znacie rodziców, przed pierwszym spotkaniem, żeby tak sobie trochę rozgryźć rodziców i żeby pokazać uczniom, że rodzic jest jednym z sojuszników w projekcie, tak? Że jest odbiorcą, może was motywować, może was wspierać i może ten projekt też być skierowany do niego. Jak zachęcić rodziców do zaangażowania się w projekt? No bardzo ważna jest komunikacja z rodzicem i o tym też mówiłam na samym wstępie, mówiąc o moim doświadczeniu pracy projektowej, że bez względu jaki projekt się realizuje, to zawsze to komunikowanie się jest bardzo ważne. I tutaj w pierwszym punkcie zapisałam, żeby zadbać o przepływ informacji, co jest prawie równoważne z tym, żeby ustalić sposoby i kanały komunikowania się. Co to znaczy? Jeżeli, nie wiem, dajemy swój telefon komórkowy, to warto zaznaczyć rodzicom, żeby dzwonić tylko i do tej godziny, albo, nie wiem, do 18, albo od 18, żeby to ustalić. Jeżeli dajemy swojego maila, to zaznaczcie, że sprawdzamy maila, nie wiem, raz na 3 dni i z taką częstotliwością odpisujemy. Żeby to było dla nas komfortowe, żeby kanał komunikacji, jaki wybieramy z rodzicami, był też dla nas komfortowy i nie wymuszał ciągłego pilnowania czegoś. Jeżeli nie ma możliwości na przykład komunikowania się z rodzicami przez maile, telefon czy podczas częstych spotkań, bo wiem, że to jest bardzo trudne, to warto stworzyć jakąś też taką tablicę, jakąś przestrzeń, gdzie rodzice będą poinformowani, że tam jest dużo, dużo informacji o tym, co się dzieje w projekcie na przykład. Taką cechą otwartej komunikacji jest też taka spójność wewnętrzna, tak? Że robimy to, co mówimy, tak? Że jesteśmy, że robimy to, co mówimy, a mówimy to, co myślimy i to też jest bardzo do wyczucia. Warto być szczerym w stosunku do rodziców i też szczerym w stosunku do siebie, żeby nie robić nic ponad swoje siły, bo to wcześniej czy później wychodzi. No to jest taka rzecz, która zawsze nam przyświeca, czyli okazywanie szacunku innym. To jest elementarna cecha komunikacji takiej otwartej. Zachowanie równowagi i zdrowego dystansu. To znaczy, że jesteśmy w takiej otwartej komunikacji też asertywni i się tego nie boimy. Nie boimy się zwrócić uwagę, jeżeli coś jest niewłaściwe, jeżeli rodzic się niewłaściwie zachowuje, ale też warto nie pielęgnować sobie urazy, tak? Bo zdarza się, że rodzic ma gorszy dzień i że coś się wydarzy takiego, co nie powinno się wydarzyć, że rodzic zapomniał, a miał nam coś przygotować, że się do czegoś zadeklarował, a tego nie zrobił, więc też miejmy taką równowagę i taki dystans do wielu rzeczy i nie bierzmy, i to już ten ostatni punkt, nie bierzmy tego do siebie osobiście, tak? Bo często to nie chodzi o nas i musimy oddzielić swoją rolę zawodową od nas jako osoby. Dobra, tutaj sprawdzam, co się dzieje na czacie. Okay. I tutaj chciałam wam pokazać też taką kartę pracy, którą przygotowałam i która bazuje na kształtowaniu nawyku angażowanego rodzica. Znaczy, wyobrażam sobie to tak, że
że nie jest łatwo nagle zaangażować wszystkich rodziców albo przekonać rodziców do tego, że teraz projekt edukacyjny jest najważniejszy, ale warto małymi krokami kształtować takie nawyki i pokazywać, że na każdym etapie jest coś, co można robić i nie zawsze to musi być obarczone wielkim wysiłkiem. I to myślę, że jest dla wszystkich rodziców bez względu na etap edukacji, czy to jest podstawówka, czy to jest gimnazjum, czy to jest liceum. Mamy pierwszy etap projektu wprowadzenie i teraz co może robić rodzic, tak? Rodzic może tutaj dawać wyraz tego, że projekt jest ważną metodą, może się interesować, co się dzieje w projekcie, może dopytywać, czyli zobaczcie, coś, co w ogóle rodzica bardzo nie angażuje, a jednak jak o tym wie, to będzie tego pilnował, tak? Może na tym etapie wprowadzenia przyjść na spotkanie, które zorganizuje opiekun, opiekunka projektu. Czyli to już okej, okay, wymaga jakiegoś wysiłku, ale też jakby można z tego skorzystać. Może podsuwać swoje pomysły i inspiracje. Jest wprowadzenie. Uczniowie szukają dopiero pomysłu na projekt, więc taka opinia rodzica, który jest częścią społeczności lokalnej, który zna szkołę, zna otoczenie, zna różne bieżące problemy, jest niezwykle ważne. Więc też jakby dzielenie się swoimi sugestiami na tym etapie też jest bardzo ważne. Dzielenie się właśnie wiedzą na temat lokalnych problemów. Nawet to, że rodzic da znać opiekunowi projektu, że tutaj wie, że w czymś brał udział, to też może być bardzo cenna informacja. Na kolejnym etapie projektu, czyli na planowaniu, na określeniu celów, czyli na takim projekcie, na takim etapie bardzo koncepcyjnym dla uczniów, też rodzic ma dużo do zrobienia, może się angażować i niekoniecznie to będzie wymagało od niego dużo czasu, tylko warto to mu uświadomić. Oczywiście to motywowanie zawsze się pojawia na każdym etapie. Tutaj rodzic może być też ekspertem i doradcą, tak? Może się podzielić doświadczeniem też ze swojej na przykład pracy zawodowej, gdzie często to planowanie, określanie celów jest bardzo, bardzo ważne i występuje. Może pomóc przy planowaniu właśnie w sieciowaniu, tak? Projekt Młody Obywatel wychodzi poza szkołę, bazuje na właśnie nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami, z innymi organizacjami, grupami. To właśnie rodzic może często dać nam do kogoś kontakt, dać nam uczniom w sensie, tak, może coś podpowiedzieć, może być źródłem informacji. I też bardzo fajną rzeczą może być to, że rodzic stworzy z dzieckiem widoczną przestrzeń w domu, czy jakąś tablicę, czy w pokoju ucznia nad biurkiem, jakieś takie miejsce, gdzie właśnie będzie przyczepiony cel projektu, będą etapy, może być harmonogram, czyli to, że rodzic będzie wiedział, że są takie etapy, że to jest ważne, żeby dopilnowywać tych rzeczy, że teraz będą się uczyć w takim rytmie, też może dużo pomóc i jest formą angażowania się. Dobrze, tutaj się zagapiłam na czat, ale już nie patrzę. Kolejnym etapem jest realizacja zaplanowanych działań, tak? Dużo się dzieje i teraz co tutaj może robić rodzic? Do czego go angażować? I znowu, ważne jest, żeby rodzic wiedział, że może motywować, że może przypominać o korzyściach, że może wizualizować efekt, że jak już po prostu ten projekt jest rozciągnięty w czasie, i uczniowie już trochę siadają, im się nie, po prostu końca nie widać, no to żeby rodzic wiedział, że tak, że to się uda, żeby pokazywał właśnie, dlaczego warto, żeby mówił o tym, że słuchaj, że w życiu dorosłym to bardzo jest przydatne, że to jest taka umiejętność, że ja z niej ciągle korzystam. Różne rzeczy, które pchną do przodu. Ważne jest, żeby na tym etapie też rodzic był uważny na różne relacje, które panują w grupie projektowej. Nauczyciel, opiekun, opiekunka projektu często dzieli uczniów i może być tak, że jednak coś tam się dzieje niedobrego, tak? Że z jakichś względów coś tam nie działa. Ważna jest ta uważność na relacje i ważne jest też później konfrontowanie różnych rzeczy z opiekunem, tak? Żeby znaleźć jakieś wyjście. Czyli
jakby nieduże zaangażowanie ze strony rodziców, a może być bardzo ważne, żeby projekt przebiegł prawidłowo, żeby się wszystko udało. Na tym etapie też rodzic może nauczyć grupę czegoś nowego, co przyda się w projekcie. Może uczniowie zauważył jakąś potrzebę, że okej, żebyśmy zrobili ten projekt dobrze, musimy umieć to i to. Czyj tato, czyja mama, czyja babcia, czyj dziadek mógłby nam pomóc. To jest ten moment, tak? To też na tym etapie może rodzic pomóc i zaangażować się, żeby wesprzeć w zapleczu organizacyjnym, tak? Bo czasami grupa szuka sali, albo jakiegoś sprzętu, albo transportu i na przykład nie może czegoś wypożyczyć, bo nie ma 18 lat. Więc wtedy rodzic jest takim opiekunem, który może na przykład pomóc w jakichś pozwoleniach i formalnościach. To jest też ten moment, kiedy rodzic może oferować swoje wsparcie, gdzie może pytać dziecko o różne potrzeby, o trudności, jakie ma w realizacji projektu i też jakby łączyć z opiekunem i o tym mówić. No i super, jeżeli też rodzic dokumentuje realizację projektu, bo widzi, jak na przykład jego dziecko ze znajomymi, innymi uczniami, uczennicami coś wykonuje, ma inną perspektywę niż opiekun, opiekunka, więc fajnie, jak na przykład będzie robił zdjęcia, czy będzie nagrywał, oczywiście pytamy o zgodę, czy jest taka chęć i nie ma przeciwwskazań. No i ostatni etap, finał działań, publiczne przedstawienie efektów pracy. Tutaj jest ważne, żeby rodzic się ekscytował zakończeniem projektu, żeby pokazywał, jakie to ważne. Jeżeli może, to żeby przyszedł na takie publiczne podsumowanie projektu, żeby był oparciem dla dziecka, żeby pomógł mu sobie radzić ze stresem, bo rodzic najlepiej zna swoje dziecko, więc może przygotować dziecko na ten moment takiego finału działań. Ważną też taką częścią zaangażowania rodziców może być pomoc w promocji tego wydarzenia, które było realizowane przez grupę projektową, bo może zaprosić sąsiadów, bo może powiedzieć znajomym, bo może zaprosić, nie wiem, kogoś ze swojej pracy, tak? Może o tym mówić głośno. No i to też jest ważne, bo to pokazuje dzieciom, że to jest ważna inicjatywa, dużo się o niej mówi, tak? To jest też ten moment, kiedy rodzic może się podzielić różną dokumentacją, swoimi obserwacjami, swoimi zdjęciami czy filmem i może nawet współtworzyć to podsumowanie czy ten finał działań. No i też dużym zaangażowaniem będzie sama rozmowa z opiekunem, opiekunką projektu o tym, co się udało, a z czym był problem, tak? Tak, i tutaj już Magda pisze, że warto docenić rodziców i na koniec rozdać im dyplomy. Tak, ja już właśnie chciałam o tym powiedzieć, więc fajnie, że to też wybrzmiało. Bo przeszliśmy przez te cztery etapy podstawowe metody projektu i zobaczyliśmy, że na każdym etapie jest miejsce, żeby angażować rodziców, żeby ich angażować w różnym stopniu, tak? Że są takie działania, które wymagają od rodziców przyjścia, pokazania czegoś, a są takie momenty, gdzie rodzic może bardzo miękko po prostu wspierać dziecko, motywować, interesować się i to też jest zaangażowanie w projekt, bo on wie o tym projekcie, on wie, że ten projekt jest ważny, że ma sens i jest z dzieckiem podczas tego procesu, tak, w różny sposób. I teraz tutaj o czym już zostało powiedziane na czacie, projekt się kończy i co dalej, tak? Warto wykorzystać zakończenie na podziękowanie rodzicom i podsumowanie procesu. Opowiedzenie o tym, jak przebiegała praca, jakie były cele, co się udało, co się nie udało, dlaczego się nie udało. Czyli tak jak z uczniami przeprowadzamy ewaluację działań, tak fajnie ją przeprowadzić z rodzicami, na przykład organizując jakieś takie spotkanie po godzinach, popołudniową kawę, herbatę, gdzie sobie możemy po prostu pogadać. To może być trudne, więc fajnie, że ten pomysł z dyplomem się pojawił, żeby podziękować rodzicom, żeby może stworzyć jakąś pamiątkę, czy jakiś list, czy jakąś kartkę, czy na przykład kolaż ze zdjęć. Fajnie, jeżeli to są też jakieś zindywidualizowane takie podziękowania, tak? Bo jeden rodzic właśnie tutaj przyszedł jako ekspert i podzielił się swoim doświadczeniem zawodowym, inny coś przyniósł, inny był jakimś opiekunem podczas jakiegoś spaceru, więc każdy poświęcił czy każdy podzielił się czymś innym i warto to podkreślić.
Więc takie podziękowanie i taka pamiątka jak najbardziej, czy jakieś zdjęcie właśnie zadowolonych uczniów z tego, co udało się zrealizować. Fajnie, oczywiście, i o tym warto pamiętać, żeby na taki finał działań zaprosić rodziców. No ale często te finały też są w godzinach nauki, czyli w godzinach pracy, więc tutaj, żeby nie pominąć nikogo, to jakąś formę graficzną czy pisemną warto zawsze sobie przygotować i warto też to zrobić z uczniami, bo to im powinno zależeć również na takim angażowaniu się rodziców, tak jako sojuszników, żeby też ich nie pomijać, tylko włączyć ich w takie przygotowanie. Tutaj Anita pisze, że my dajemy podziękowanie, dyplomy i na miejscowej stronie gazety zamieszczamy, tak. Podziękowania w parafii są niezłym pomysłem. Tak, to też pewnie zależy, jak daleko wychodzi projekt, ale tak, takie docenianie rodziców w różny sposób jest bardzo ważne, bo wtedy no, czują się częścią społeczności szkolnej. Słuchajcie, 50 minut, mamy czas na pytania. Podziękowania za bąki. Zrobienie też jakiegoś wydarzenia dla rodziców, jeżeli na przykład projekt dotyczy właśnie naszej miejscowości czy naszej dzielnicy, to może uczniowie mogliby w ramach podziękowania zrobić jakiś spacer dla rodziców. Jakiś spacer dla rodziców, czy jakąś wystawę. Jeżeli efektem działań jest wystawa, no to zadbajmy o to, żeby ta wystawa była na przykład otwarta w różnych godzinach, też żeby można było sobie luźno przyjść i ją obejrzeć, żeby o tym pamiętać. Tak, tutaj była prośba, żeby pomyśleć, w jakie działania angażować rodziców w gimnazjum i w szkole średniej. Ja tam tylko, przepraszam, cofnę, bo były jakieś zastrzeżenia, że w gimnazjum już rodzice nie chcą się angażować, bo mają dorosłe dzieci, tak? Jakbyście mi mogli. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o szkołę, o gimnazjum i szkołę średnią, to ja może wrócę do tych etapów. Myślę, że to są bardzo podobne działania i tutaj bardzo ważne jest, żeby rodzic i motywował, i się interesował. Natomiast no wiadomo, że te działania uczniów mają już inną skalę zaawansowania, że to są często bardziej skomplikowane projekty. Ja brałam udział w takim projekcie, gdzie uczniowie tworzyli grę taką komputerową dotyczącą historii ich dzielnicy. To był akurat Muranów w Warszawie, więc jakby też tam się dużo działo i duża jest historia. No i oni zaproszeli rodziców na początku do tego, żeby im opowiedzieli historie, jakie pamiętają z dzieciństwa, żeby je umieścić na przykład w grze, żeby zaaranżować jakieś ciekawe pytania, quizy. Więc takie dzielenie się wiedzą, pokazanie uczniom, że rodzic jest źródłem informacji. I to też będzie zaangażowanie rodziców, tak? Bo z jednej strony staramy się zachęcić rodziców, żeby właśnie się angażowali, mówimy im o projekcie i pokazujemy, że to, że się będą dzielić ze swoimi dziećmi różnymi informacjami, zdjęciami, że odgrzebią jakieś zapomniane historie, to też jest zaangażowanie się w projekt. Też pokazywanie, jeszcze nawiążę tylko do klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, to bardzo ważne jest pokazywanie, jakby uświadamianie rodziców, że to są wszystko umiejętności, które są przydatne już za chwilę w takim życiu poza szkołą i na studiach i w pracy i podkreślanie, że taką metodą się teraz bardzo często pracuje poza szkołą, więc też takie motywowanie już z nastawieniem takim
pozaszkolnym, co pewnie dla uczniów szkół podstawowych nie jest takie jeszcze ważne, bo mają bardzo daleko perspektywę. Jeszcze tak tutaj. Tak, no. Zadać pytania ojców, bo też niejednokrotnie spotkałam się z tym, że nauczyciel mówi, proszę przekazać mamie, że jest jakieś spotkanie, czy że jest jakiś projekt, czy że czegoś szukamy. No a tutaj właśnie w tej metodzie to jest fajne, że to jest metoda dość demokratyczna, to znaczy każdy może coś od siebie dać i wejść w ten projekt na tyle, na ile czuje się bezpiecznie i na tyle, na ile ma ochoty i sił. Więc fajne jest, żeby nie pomijać nikogo i właśnie myśleć w takiej szerokiej perspektywie. Także to nie zawsze angażowanie rodziców w projekt to jest przyjdźcie tutaj, upieczcie ciasto na piknik. Czy nie wiem, czy przygotujcie stroje dla dzieciaków, tylko właśnie nie, że to są różne też miękkie rzeczy, właśnie to jest to zainteresowanie, to jest ten takie budowanie, takie bycie sojusznikiem, tak, na różnych etapach. Konkretne przykłady fajnego projektu i angażowanie rodziców. No, z tego, co wiem, będziecie realizować projekty w ramach Młodego Obywatela, które są też jakoś określone tematycznie. Ja powiem to, co mi przychodzi do głowy z jakichś moich projektów, też jakie realizowałam. To różnego rodzaju gry miejskie robione z rodzicami, które bazowały właśnie na poznawaniu okolicy, poznawaniu historii różnych budynków, ludzi, którzy tam mieszkają. I tutaj uczniowie robili na początku mapy. To, żeby zrobić mapę, to musieli sobie ściągnąć z Google Maps mapy, je przerysować. I tutaj też jeden ojciec wtedy pomagał z azymutami, ze skalowaniem. Zależy na jakim etapie, to był początek gimnazjum, więc uczniowie już sobie nieźle radzili, ale właśnie był rodzic, który był już dorosłym harterzem i tym uczniom wytłumaczył jeszcze, jak takie mapy skalować i jak je rozrysować, bo to też polegało na tym, że taka gra miejska, jedna grupa robiła grę dla drugiej grupy, druga grupa dla trzeciej i w ten sposób była i zabawa, i przygotowanie, i zdobycie wiedzy na temat okolicy. Więc tutaj było i zaangażowanie właśnie z tymi mapami, zaangażowanie ze zbieraniem historii, zaangażowanie rodziców było takie, że później zrobiono jedną wspólną taką grę i zaproszono wszystkich rodziców, więc rodzice uczestniczyli w tej grze, a to ona była w weekend. Więc tak, to taki przykład sprzed 2 lat, ale to fajnie wyszło i rzeczywiście rodzice mieli ubaw i czuli, że to są jakieś konkretne rzeczy, w których mogli pomóc. Wspomnienie rodziców z lat 80., życie codzienne w PRL. Słuchajcie, tutaj jest pytanie o ten Dzień Dziecka. Ja chyba coś zgubiłam. Nie wiem, jaki tam był temat z Dniem Dziecka. To tylko rodzice są angażowani, czy współpraca z nauczycielami i dziećmi? Pewnie jakby można zrobić Dzień Dziecka jako projekt nauczyciel i rodzice, tak? Dla dzieci. Albo dla innych dzieci, też dzieci.
Tutaj Małgosia napisała, że trochę boi się takich akcji miejskich. No pewnie trzeba wyczuć na jaką skalę, tak? To może być czasami okolica szkoły, to może być teren szkoły. No rodzice często są, no nie często, ale zdarza się, że są absolwentami też danej szkoły, tak? Jeżeli jesteście w jakichś mniejszych miejscowościach, więc też mają dużo różnych wspomnień, ciekawych anegdotek z tego, jak wyglądała kiedyś szkoła. Tak, Dzień Seniora w gimnazjum. Czyli wykorzystanie takich cyklicznych różnych wydarzeń, żeby zaangażować na przykład dziadków, czy zaangażować rodziców. Tak, się zgadzam, że w zależności od tematu rodzic może być ekspertem. Słuchajcie, no to też na jaki pomysł wpadniecie, może zależeć od tego, jakich macie rodziców. Jeżeli macie, nie wiem, jakiegoś rodzica strażaka, lekarza, może ktoś gra na gitarze, może ktoś ma jakieś ciekawe zainteresowania, to może być pretekstem do tego, żeby wokół czegoś zrobić też jakieś działanie. Więc nie zawsze jest tak, że od razu jest temat i później szukamy rodziców, tylko czasami wiemy, bo na przykład znamy albo słyszeliśmy, że jakiś rodzic coś robi, albo coś wie, albo w czymś może pomóc, albo nie wiem, zajmuje się dogoterapią i ma psa i można by było jakoś to wykorzystać, to fajnie też iść tym tropem, żeby mieć taką otwartą furtkę, tutaj ktoś pisał, że rodzice lubią być mieć jakąś sprawczość, tak, że od nich wypływa też pomysł. Słuchajcie, jak zapraszacie rodziców do tego, żeby wprowadzili też jakieś spotkania eksperckie, warto ustalić z rodzicami to, o czym mówiliśmy też przy komunikowaniu się, że właśnie warto ustalić, jak to szkolenie będzie przebiegać, dla kogo będzie, czy dla innych rodziców, bo może być tak, że rodzic na przykład szkoli innych rodziców. Rodzic może przeszkolić i coś pokazać nauczycielom i rodzic może też nauczyć czegoś grupę projektową, czyli uczniów, więc tutaj ten rodzic może na różnych płaszczyznach podzielić się swoją wiedzą, no ale fajnie z nim ustalić jakiś skrypt tego, jak będzie wyglądało to szkolenie, czy jak on się podzieli tą wiedzą, na jakich zasadach, czy przygotuje jakiś materiał. No to musi jakby fajnie to dopracować przed tym, jak się rodzica puści, bo też różnie może być. Tutaj nie wiem, Małgosia, trudniejsze wydaje ci się u maluchów przeprowadzenie takiej gry? Jeszcze jesteśmy przy grze, czy po prostu zaangażowanie rodziców? Tak, bo tutaj rozumiem, że mogło się chodzić o to, że można, że rodzice na tym etapie klas 1-3 bardzo wchodzą, bo czują, że dzieci trzeba tutaj bardzo mocno pielęgnować i boją się ich gdzieś dalej wypuścić, tak? Czy boją się dać im jakąś samodzielność?
No tak, no tutaj myślę, że jeżeli czujesz, że jeżeli wpuścisz rodziców do tego etapu, kiedy oni mogą właśnie być ekspertami i że to na tym straci projekt, to też nie musisz tego robić. No możesz ich zapraszać i angażować do tego, żeby właśnie wiedzieli coś o projekcie, żeby motywowali, żeby wspierali uczniów, żeby nie odrabiali za nich rzeczy, tylko żeby po prostu śledzili to, jak ich dzieci sobie radzą, że może jak mogą się podzielić jakąś wiedzą ekspercką, to mogą to zrobić w jakiejś formie niekoniecznie przyjścia do klasy, bo to nie wiem, wpływa na to, że uczniowie nie mogą się później, dzieci nie mogą się skupić, nie mogą dojść do siebie, zaczynają rywalizować, że mój tato albo moja mama robi tak i tak, jest mi lepsza, a twój nie, bo się zaangażował w projekt. Więc jeżeli masz taką obawę, to myślę, że lepiej rodziców w taki sposób nie zapraszać, a nie wiem, może z tobą się podzielić wiedzą. Może tobie na przykład dać jakieś informacje, które są ważne do realizacji projektu. Więc może w taki sposób po prostu ich czerpać, a niekoniecznie ich wpuszczać do klasy, żeby tutaj poprzestawiali ci coś, nad czym ty długo pracowałaś. Można ich zaangażować do tego, żeby przygotowali jakąś, nie wiem, tablicę, na której będą opisane różne rzeczy i w ten sposób będziesz przekazywała uczniom jakieś elementy. Że w takiej pośredniej formie nad tym można pomyśleć. Także właśnie tutaj jest o tych zawodach, że jeżeli nie chcemy, żeby rodzic przychodził i mówił o zawodzie, bo właśnie widzimy, że jeden rodzic przyjdzie, drugi nie przyjdzie, a jeden to w ogóle mówi tak, że dzieci to już skaczą albo się chowają pod stoły, to właśnie może poprosić, żeby jakieś zdjęcia przynieść ze swojej pracy i wtedy wy będziecie już sami na przykład zgadywać, albo robić jakieś quizy, albo coś takiego, tak? Że jakby podzielenie się materiałem albo przygotowanie jakiegoś własnego materiału pracy będzie lepsze niż przyjście na zajęcia. Że czasami taka forma jest. No właściwsze, bo wy znacie, jakby na ile sobie możecie też pozwolić. Słuchajcie, ja tak jakby jeszcze czekam na Wasze pytanie, ale dałam już końcówkowy slajd, bo tutaj jest mail do mnie. Gdyby Wam coś przyszło na myśl, na co nie odpowiedziałam albo co się nie pojawiło, to możecie do mnie pisać. A ja bym chciała Wam jeszcze na koniec po prostu życzyć takiego uzupełniania się i wzajemnego wsparcia z rodzicami, żebyście czuli, że macie sojuszników w rodzicach i żeby rodzice czuli, że mają sojuszników w Was, bo to jest bardzo dwustronna relacja. No i oczywiście nie spodziewajcie się, że rodzice bardzo głęboko i bardzo mocno wejdą i się zaangażują, ale że zawsze warto ich zapraszać i zawsze warto proponować, zachęcać, że warto pokazywać korzyści, jakie będą mieli oni, jakie będą mieli ich dzieci. No i to, co najważniejsze, że warto ich doceniać, tak? Że warto pokazywać im i dawać takie komunikaty, że jesteście mile widziani, że jesteście ważni, tak? A to, w jakiej formie już przyjmiecie ich zaangażowanie, to zależy od Was, bo to Wy kierujecie tym procesem. Dobrze, to chyba już nie wyłapałam żadnych pytań. Dziękuję Wam bardzo. A my też bardzo dziękuję za prowadzenie tego webinarium. My jeszcze tak na sam koniec zapraszamy Was na naszą stronę internetową www.młodyobywatel.co.org.pl. Jeśli facebookujecie, to też prowadzimy Facebooka facebook.com/program/obywatel. I zachęcamy do aktywności w naszym programie. Też jeśli jeszcze nie jesteście opiekunami, opiekunkami grup projektowych w MOBie właśnie, czyli w Młodym Obywatelu, to zachęcamy do rekrutacji do kolejnego semestru. Jeszcze raz wielkie dzięki. Materiał z tego webinarium w postaci nagrania będzie dostępny na naszym kanale na YouTubie. Myślę, że za około tydzień. Tak jak Greta powiedziała, też przygotowujemy taki materiał dotyczący angażowania rodziców. Będzie on dostępny w przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej Młodobywatel, to już powiedziałem. To pa, pa.
Dzięki Wam za uwagę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Powodzenia wszystkim. Słuchajcie, dziękuję. Ja już chyba muszę się włączyć. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To jeszcze wszystkim.